Halo, halo, chcesz wygrać 4000 gemów do Brawl Stars? To weź udział w konkursie organizowanym wraz z Yoshim Farelem, Citroxem i Kremolem. W konkursie wygrywają aż dwie osoby, gdzie każda dostanie pakiet za prawie 500 zł, czyli 2000 gemów na osobę. Aby wziąć udział, musicie zaobserwować mój Instagram oraz resztę chłopaków. Po zaobserwowaniu wszystkich będziecie mogli codziennie odbierać 4 punkty, które zwiększają waszą szansę na wygraną. A jeżeli macie znajomych, to koniecznie ich zaproście. Każde zaproszenie to 3 dodatkowe punkty, czyli większa szansa na zwycięstwo. Konkurs potrwa do 8 maja, więc wbijaj do opisu, tam znajdziesz link do konkursu i nie czekaj, weź udział. Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Battle Cats. I moi kochani, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj sobie wyewoluujemy jakiegoś kota, ale zanim do tego przejdziemy, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał. To są bardzo istotne rzeczy dla nas tutaj. No i co, wysyłamy oczywiście Gamatota na ekspedycję. Niech rusza, zdobywa tutaj dla nas cenne rzeczy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tutaj mam bardzo mało, też muszę w końcu więcej tych rzeczy pozbierać. No ale też te misje są trudne, też przechodzę jeszcze kampanię, więc wiecie, tutaj jeszcze mnóstwo rzeczy jest do zrobienia. Ale dzisiaj na pewno jakiegoś kota sobie ulepszymy, bo mam bardzo dużo punktów doświadczenia. To jakieś misje mam. Aha, chyba jakieś nowe misje się pojawiły. Tak jest, oczywiście. Ja tych misji nie ogarniam totalnie, że ja wiem, gdzie mniej więcej je zrobić. Na przykład tu mamy Gamatoto na ekspedycję wysłać, na 7 ekspedycji, 3 dni zostały do końca, więc no musiałbym to bez przerwy po prostu tutaj klikać, co jest niezbyt możliwe. No ale dobra, nie to będziemy dzisiaj robić. Dzisiaj sobie zagramy w, powiedzmy, może w to? Normal, za setkę, dobra. Więc zagramy sobie jedną tutaj taką szybką rundę na speedzie, powiedzmy, i potem sobie ulepszymy jakiegoś kota, tak więc wyczekujcie, myślę, że po tej rundzie. O kurde, czy to jest kopalnia? Okej, dobra. Widzę, że to jest bardzo niebezpiecznie. Aha, dobra, bo to jest wszystko przyspieszone, dobra. Tak mówię, co się dzieje, czemu tak szybko tutaj na mnie lecą te potwory. Ale ja tu faktycznie sobie przyspieszenie przed chwilą wziąłem, więc dobra. Okej, okay, już czerwoni przeciwnicy, a to jest poziom trudności normal dopiero. Wow, okej. Okej. 1300, spoko. Wyślijmy tutaj kolejnych. Już tutaj mogę sobie na... bez problemu. Okej, okay, to są tylko czerwoni, dobra, czerwoni nie są tacy źli. Zaraz sobie tutaj wymaksujemy. 40 tysięcy ma ich baza, dobra, damy sobie radę tutaj. 1800 potrzebujemy, bez problemu, tutaj nas farmimy sobie kasy. No i przy okazji trochę więcej tych ogólnej kasy zdobędziemy. To nie ma co ukrywać, może nam się tutaj 5000, dziękuję i właśnie chyba to wygraliśmy w ten oto piękny sposób. Chyba, że wyjdzie to jakiś wielki przeciwnik. Król Świń! O nie, to Król Świń nas atakuje. Dobra, wysyłam moją armię kotów do boju. Dobra, okej, okay, musimy go pokonać. Raczej to nie będzie aż takie trudne, tak mi się wydaje. Więc powinniśmy sobie tutaj poradzić. Ja już tutaj się przesuwam troszeczkę, bo zasłaniam wam kota tytana. Okej, okay, dobra, jestem już w dobrym miejscu. Więc bardzo dobrze. Król Świń nas atakuje, no kto by pomyślał. Okej, okay, no to co, wyślemy jakiegoś kota tytana i tyle. No już go troszkę cofa do tyłu, więc bez problemu. Co to są za jakieś dziwne koty? Dobra, pokonany Król Świń. Pięknie, udało się, co nie? Nie było aż tak źle. Bez większych problemów, tutaj bez trudów sobie poradziliśmy. Ta-ra-ra-ra, pięknie. No i co, no rozwalamy tutaj oczywiście wszystko, co się da. I uda się, 7000, no oczywiście, że się udało. No ja bym, 3800 tylko. I tu mamy plus jeden meteoryt. To oznacza, że dostaliśmy jeden meteoryt do upgrade'ów. Nie, nie do upgrade'ów, przepraszam. Gamma Toto i tutaj dostaliśmy, tak? Meteorite, gold. Okej, okay, tak, dostaliśmy po prostu jeden meteoryt. Super, bardzo fajnie, że tutaj udaje mi się takie misje w ogóle wykonywać. No i słuchajcie, nadszedł ten bardzo ważny moment. Ulepszymy sobie jakiegoś kota. Mam tutaj, wow, super duper rare. A, to jest Molaking. Ciekawe, jaki ma ewolucję. Ale jego nie będziemy na razie sprawdzać, bo on jest do kitu, bo jeden atak tylko i pada. Tutaj nie. Ale może w Special Cats. Nie, też nie, a tutaj zaraz wam znajdę Rare Cats, tak jest, tu są te koty. Słuchajcie, jest to jeden kot, mamy do wyboru kot pirat, kot złodziej, kot biskup, albo kot wiedźma, kot łucznik, kot miecznik, kot rewolwerowiec. I to jest to, co chcę ulepszyć. Dobra, to może tak, ulepszymy go sobie troszeczkę. 7 8
9. Może tak, zanim go ulepszymy, ja nim raz zagram, wiecie, żebyście zobaczyli, jak on mniej więcej wygląda. Tak sobie pomyślałem, że w sumie fajnie by było, żebyście też zobaczyli, jak on wygląda, więc wejdźmy sobie w nasze Rare Cuts. Już tutaj myśleliście, że go ulepszę od razu. Nie, nie, nie. Jeszcze troszeczkę musicie tutaj poczekać. Wejdziemy sobie tutaj. On kosztuje 645. Dobra, no kod wannie myślę, że tutaj nie będzie aż tak bardzo nam potrzebny. No i oczywiście sprawdźmy sobie najpierw, co ten kod rewolwerowiec nam tutaj daje, co nie? Cut guide. Kod rewolwerowiec, tu go nie ma. Tutaj też go nie ma, tu też. O, tu jest ich bardzo dużo, patrzcie, jest kod rewolwerowiec. Super. On ma 3 ewolucje. O kurde, 30 poziom, to będzie coś kozak, dobra. Nameless Legend of the Western Frontier. Today he's bringing bandits to justice. Sometimes slows back enemies. Czyli raz na jakiś czas spowalnia przeciwników i wygląda po prostu kozacko. Kot szeryf, tak go nazwijmy. Kot szeryf. Dobra, no to co? Jak już mamy go wyekwipowanego, to czas coś zrobić. Cavern of coś tam. Tu już jest weteran. Weterana to już myślę, że nie damy rady zrobić. To już jest zbyt trudne. Ale tu mamy na przykład jakąś stage. A właśnie, bo tutaj są... Thursday Challenge 60, easy. Sniper Cut, no dobra, zróbmy to. Ja powinienem ogólnie misje główne robić, no ale sobie tak z tymi pobocznymi na razie lecimy. No i dobra, wypróbujemy naszego kota rewolwerowca. Ja cię kręcę, to będzie kozak. Ja właśnie coś pamiętam, że chyba już kiedyś go miałem, ale... Nie, niemożliwe. Może to tylko takie złudzenie, wiecie? Bo możliwe, że po prostu jakiś inny kot był podobny. Ale dziwne przeczucie mam, że już tego kota kiedyś odkryłem. No ale dobra, nieważne. Najwyżej go odkryliśmy po raz drugi. Dobra, 780. Potrzebuję więcej kasy, żeby tutaj wysłać więcej moich kotów. I zobaczcie, jak wygląda kot rewolwerowiec. Uwaga. Tutaj powinienem ostro przeatakować ich. Jesteście na to gotowi? Dobra, niech pokonają. Chciałbym go zobaczyć tutaj, żeby żadne inne koty go nie zasłaniały. Uwaga. Dobra, tutaj koty pokonują. Świetnie. Boom! Kot rewolwerowiec ruszył do boju. Proszę państwa, tak wygląda kot rewolwerowiec. Kapelusz na oczach, bronie gotowe do walki. I idzie. Idzie na bój. No, czyli tutaj nie zostało już dużo tej bazy, więc szczerze powiedziawszy... Chyba, że wyjdzie coś, jakiś trudny przeciwnik. Ale to raczej nie, bo to jest poziom easy. To jeszcze jeden, kolejny kot rewolwerowiec. O, coś wyszło, okej, okay, dobra. Tutaj poulepszam trochę. Ej, no kozak strzela tutaj nawet nasz kot. I zaraz sobie zrobimy jego ewolucję. Zobaczymy, to powiedzmy, że to jest na razie kot rewolwerowiec. A może on będzie na wyższym poziomie właśnie kotem szeryfem. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale dobra, to sobie jeszcze odkryjemy. Dobrze, w ten sposób może. No i tutaj prawdopodobnie już zwyciężyliśmy. Bez większych problemów, co nie? Proszę bardzo. Tutaj już idą kolejne koty. Bum, bum, bum. I wygraliśmy, pięknie. Zwycięstwo, mało expa się niestety dostaje. No ale te misje niektóre takie są, że po prostu tego expa się zbyt dużo nie dostaje. No i dobra, lecimy. Rare Cuts. I mamy tutaj, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Gunslinger. Bum. Cut Eastwood. Cut Eastwood, to może być dość ciekawe. Czy on będzie jechał na koniu? Naprawdę? Czy ten kot będzie jechał na koniu? Ja w to po prostu nie wierzę w to, że kot będzie po prostu na koniu jechał. To będzie coś pięknego. Tuesday Stage. Okej, okay. I teraz będziemy mieli to na poziomie normalnym. Próbujmy, może na normalnym poziomie jakoś nam tutaj lepiej pójdzie. Dobra. Cut Eastwood, powinno być Clint Eastwood chyba, tak? Ten aktor, tak mi się kojarzy. Dobrze mówię? Clint Eastwood? Chyba tak. Ten właśnie, co grał w takich tych kowbojowych takich filmach. O nie. Dobra. Już tutaj troszkę mnie bazy obiły. Niedobre węże, ale tutaj bez problemu sobie poradzimy. Kocia armia znów rusza do boju. 780. Okej, okay, dobrze. Dziękuję. No, czerwoni przeciwnicy. Cut Eastwood ich pokona, zobaczycie. Okej. Okej, no to na razie widzicie tutaj na spokojnie. Bez większych problemów sobie ulepszamy coś. Zbijmy troszkę więcej kotów tutaj. No, jednak tutaj przegrywamy, więc warto byłoby troszeczkę tutaj sobie wzmocnić ten atak. Dobrze. 1000, dobra. Jesteśmy w stanie już wysłać? Dobra, YOLO.
O Jezu, co to jest? Okej, wiedziałem, że na koniu, ale nie sądziłem, że na takim nabiegunach. Co za kot istnut. Dobra, wiecie co, wysyłamy tutaj większą armię jakąś, żeby te moje koty tutaj mogły ładnie sobie przeatakować. Zaraz wyślemy tutaj kolejnego Cat Eastwooda, żeby zobaczyć, jak wygląda. Dobra, uwaga, jesteście gotowi, leci kolejny. Ej, nawet szybko się przemieszcza. To niezła ewolucja kota. To nieźle tutaj kot nasz wyewoluował. Co to jest? A, to tylko foka, dobra, już się wystraszyłem, że tutaj jakiś silniejszy przeciwnik nam się pojawił. Ale jak widzicie, nie jest to zbyt silny przeciwnik, to tylko zwykła foka. Co nam może foka zrobić, co nie? Nic raczej, nic złego, tak mi się wydaje. Dobrze, pięknie rozwalamy tutaj. A, sobie wymaksuję w sumie. Ej, w sumie foka nawet atakuje trochę. Ale mamy Cat Eastwooda, który tutaj ją zastrzeli bez problemu. Tutaj slowa dostał, super. No dostają slowa przeciwnicy, więc bardzo dobrze używać takich tutaj kotów. Aż tutaj klikam jak popadnie i jeszcze jednego Cat Eastwooda, jolo. W sumie tamci już zginęli, to musimy tutaj kolejnych wysłać. Dobra, jest bardzo fajnie. Pięknie tutaj obijamy. 750, leci kolejny kot. No i co, wygraliśmy to, kolejną rundkę wygraliśmy. Zobaczmy, czy mi starczy energii jeszcze jakąś zagrać, żeby tego naszego Cat Eastwooda troszeczkę tutaj jeszcze potestować. No ale to z tego co widzę, już chyba nie mam za dużo energii. Ile mamy energii? 48. No musimy znaleźć coś, co kosztuje bardzo mało. Może być problem. Tu już tutaj w niektóre graliśmy. Island of Ash 100. Okej. Wings 100. No kurde, może być mały problem, jeżeli chodzi o tutaj o energię. 75, a jakbym chciał sobie dodać, ale to mogę full za 30k fooda, to strasznie tutaj szkoda tej energii. Niestety te misje, jak widzicie, one są, chociaż tu jeszcze mamy misję. Mola. Yeah, za 50 tu jest jakaś. Squid Bender, mogę sobie jakąś taką zwykłą misję zrobić, którą już robiliśmy, szczerze powiedziawszy. Tych takich zwykłych, może tutaj weźmy sobie, weźmy to. Tego stage'a 60, no niestety chyba nic więcej tutaj nie będziemy w stanie zrobić. The Legend Begins. Za 50 jest, no jeden energii nam brakuje, więc nie wiem co ile ta energia się ładuje, chyba co 4 minuty, więc nie będziemy tutaj czekać, po prostu zrobimy taki kolejny, krótszy odcinek, ale zobaczyliście ewolucję Cata Eastwooda, tak więc myślę, że spoko. Jak będzie dużo łapek w górę, to oczywiście nagrywamy kolejny odcinek, tak więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! Hej ty, wbijaj na G2 z kodem ADMIROS 3% zwrotu, link w opisie, uuuu.